Siemaneczko, jestem Lucek, zapraszam was na kolejny odcinek z Dirt Rally 2.0. Mój Opel nie wygląda za dobrze. No niestety jest jak jest. Dzisiaj gram na H-shifterze ze sprzęgiełkiem. Ostatnio grałem na sekwencji, skupiałem się totalnie na ogarnięciu kierownicy. Miałem trochę przerwę od jeżdżenia na kierce, bo byłem na wakacjach tygodniowych. I teraz, no co, wracamy sobie do Dirt Rally 2.0. Napęd na tył w Opel Kadett. Mamy tutaj chyba nawet H-shifter w tym Oplu. Nie wiem, czy tu jest sekwencja, czy właśnie jest taka normalna skrzynia biegów, ale te biegi tutaj wchodziły dosyć długo, więc dzisiaj spróbuję z H-shifterem. Bardzo trudny rajd, mega ciasno, jak widzicie te takie wydmy po bokach, z lewej strony, jak tylko leciutko zderzak zahaczy o to, od razu samochód się obraca dupą do przodu, więc jest strasznie trudno i no nie oczekujcie tutaj brawurowej jazdy. Może będzie kilka takich odcinków, które będą łatwiejsze i takie szybsze, ale ogólnie jest mega trudno dla mnie. No i co, startujemy! Mało brakowało. Ale mało brakowało. Nie, kurde, jak on nie, no wyjeżdżaj. O, fuck, nie. Tyle czasu, o. Ej, no jechałem najwolniej, jak się chyba da. I taka lipa jest. Chłopie, jest to strasznie trudno. Widzieliście, że... Wiecie co, ja może mam też opony już zużyte, bo ten samochód jest już po jednym odcinku specjalnym. I to czuć, jak te opony są trochę bardziej zużyte w tej grze, naprawdę. Zresztą czuć to w rzeczywistości chyba też, nie? Ale tutaj w grze jest to naprawdę nieźle odzorowane i mega trudno jest opanować samochód, gdy właśnie coś ci się zużyje w nim. W tym wypadku to na pewno są opony. Zresztą karoseria też, jak widzieliście, nie jest w najlepszym stanie. O, fuck! Co się stało? Nie! Już mi się skończyły powtórki, muszę to jakoś dojechać. To będzie trochę prostego chyba, nie? Trzymaj się, kuźwa, tej drogi! Aż mi oczy załzawiły, słuchajcie! Ja już nie mam powtórek tutaj, muszę to dojechać, no nie ma opcji. Strasznie ciężko. Dobrze, że się nie obrócił dziad.
bez cięcia. Ej, co jest? Co to było? Czemu taki miałem skręt pokazany na tym? Gościu. Uratowałem. Uratowałem gnoja. Czemu mi oczy łzawią? Kurde! Włączyłem sobie nawiew wiatraczka prosto na mnie, może dlatego. Dobra, na ręcznym spróbujemy. Na pewno, gościu. Ja myślałem, że to będzie taka dłuższa nawrotka, to jest... Znaczy krótsza taka, że od razu praktycznie za tym. Że zaciągnę ręczny, odwrócę się i fajnie, a tutaj trzeba było tak... Takim drifcikiem, ślizgiem zrobić ładnym, nie? Dobra. Słuchajcie, jak na tej, jak w tej grze nie nauczysz się jeździć na kierownicy, to już żadnej. Naprawdę, jest mega, mega wymagająca. Oooo, wąsko, wąsko. Dobra, ja pierniczę, autentycznie mam zaozawione palce od wycierania oczu. Co jest, gościu? Dojechaliśmy, jo. Ej, samochód w miarę wygląda. W miarę wygląda, kurde, nawet da się poznać, że to Opel. Jak przypominam sobie moje początki, jak zaczynałem. Ty, jestem 21, to... Ale to jest generalka, czy to... Nie, to tutaj było. No to powiem wam, że słabo. W generalce jestem drugi, musiałem i poprzednie odcinki pójść lepiej. W poprzednich odcinkach, jak nagrywałem dla was. Dobra, skończyłem drugi, no źle nie jest. Ten ostatni OS poszedł mi gorzej, ze względu na to chyba, że miała trochę przerwę, nie? Sprawa wygląda sobie tak, zostały nam jeszcze w tych mistrzostwach 4... A 12 stage'ów nam zostało, czyli takich odcinków specjalnych. I mamy jeszcze jakby trzy krainy, nie? W których będziemy... Tutaj mamy Anglię, Nową Anglię, tu mamy gdzieś w Hiszpanii, tu mamy w Argentynie jeszcze. Odcinki specjalne. No dobra, to lecimy sobie tutaj. Ja już samochód sobie naprawiłem, bo były tam naprawy. Poczekajcie, tutaj, o, były tutaj drobne naprawy. Chyba coś z radiatorem było nie tak i coś tutaj z, no oczywiście z karocerią, nie? Było słabo. Dobra, co, lecimy, startujemy. No nie wygląda to źle w Nowej Anglii, w USA. Wygląda na dosyć, na dużo prostych, jest, są ze dwie takie, czy trzy nawrotki. No i zobaczymy, czy będzie ciasno, czy będzie w miarę okej. A tak, dobra. Nie mogę sobie jeszcze zmienić samochodu, gdy jestem w mistrzostwach, ale już kupiłem sobie następny i będzie to... Tak, będzie to fajna furka, o tym wam opowiem w następnym odcineczku. Teraz sobie pojedziemy już na nowych oponkach. Nie bierzemy chyba koła zapasowego, nigdy mi się to nie przydało, więc po co to, nie? Tak, tutaj sobie jeszcze dostosuję jakoś samochód. Czekaj, nie, tego nie chcemy zmieniać. Tu chyba pozmieniałem dobrze. Dyferencjał... Dajmy otwarty bardziej, bo ja się uczę jeździć, to jest ciężko tutaj, naprawdę. Ci co odpróbowali, to chyba wiedzą, nie? Czy nie? Dobra, braking force i tym razem
Dajmy jeszcze bardziej, no 50 to już za dużo. 58 zostawmy tak jak było, kurde. Ach, no dobra. To zostawiamy, to zostawiamy. Nie wiem właśnie jak ten dyfer tutaj ustawić. Ale dobra, zostawmy tak jak jest. Powinno być w porządku. Samochód naprawiony, okej, dobra. Startujemy, pierwszy odcinek specjalny. Podoba mi się to w Dercie, że jak ustawisz sobie ten manualny start, to dopóki nie zaciągniesz ręcznego, to jakby gra cię nie startuje. Ja sobie mogę tu spokojnie poopowiadać, pokazać wam okolice, ludzi, samochód, na początku przywitać się z wami i dopiero zacząć sobie OS zaciągając ręczny. Dobra, próbujemy. Nie jeździłem tu jeszcze. Kuźma, biegu nie wbiłem! Jeszcze raz. Okej. Na razie wygląda w porządku, nie? Nawrotka. O, i tu już mamy taką nawrotkę, że nawrotkę, nie? Ale wzdusiłem gnoja. Za bardzo prawej strony się trzymałem, nie chciałem tutaj tak szarżować. Uła! Uwaga, będzie ślepy chyba skręt, nie? Na trójce. No słabo. Na lepszych oponach to jest jazda. Wtedy to samochód już driftował się, w ogóle nie słuchał. Tam coś wystawało. Fajnie mi się już składał tego zakrętu. Poszedł. Gościu! Jak tu wszedłem? Ja byłem pewny, że cię rozwalę przy wejściu. Ale jakoś się udało. Jezu, kierownica mi... jakby za bardzo mam nasmarowaną. Od potu. Nie mogę jej wyprostować. Ups. Ktoś będzie musiał znacznik znowu postawić. Nawrotka. Słabo. Kurde, nie pykło.
Trochę za długo go podtrzymałem, nie? Na tej piątce. Próbowałem pulsacyjnie hamować, ale... już jest za duża prędkość. Okej. Zobaczmy, jak poszło. No nie było najgorzej, tam jedną nawrotkę chyba spieprzyłem totalnie, tą ostatnią, nie? Ale dobra, zobaczymy jak poszło. Stage complete i miejsce numer... drugie? A ile mi do pierwszego brakowało? No sporo, to jest 2 sekundy, nie? No gdzieś około 2 sekundy, sporo. Dobra. Lepiej niż 14 i być na 20 miejscu. No, dosyć łatwo to było. Nie było tak źle, ale chyba też dużo mi dały te nowe opony po prostu wymienione, nie? Co my tutaj mamy? No, tu już będzie bardziej dziko, myślę. Po tym odcinku specjalnym będę mógł właśnie sobie nowe oponki założyć i jakieś tam wstępne naprawy porobić. Mam nadzieję, że nie będzie ich dużo po tym odcinku. Będziemy jechać sobie w nocy. Nie ma możliwości dołożenia tutaj dodatkowych świateł, ale jak widzicie w Dirt Rally naprawdę bardzo ładnie wygląda oświetlenie i da się jeździć. Zresztą cienie ładnie tam padają, grafika jest po prostu genialna. Dobra, startujemy. Don't cut. Kurde. Trzeba było mocno zwolnić i sobie spokojnie, jak na placu manewrowym, zrobić ten zakręt. Ale to się nie chce, kurde. A więc taką fajną furkę się chce zapierdzielać. Dawaj. Kurde, nie tak źle. Jak w mostek trafić, to już jest dobrze. O, trzeba będzie do lakiernika wskoczyć. Niedobrze. Żebym dzwona zaliczył. Te starsze rajdówki mają to do siebie, że one ma... O, fuck, coś się stało poważnego z przodu. Co to się stało, ej? Gościu. Kapcia złapałem. No nie, ja nie mam koła na zmianę, muszę od początku jechać. Ślepa trójka. Nawet nieźle.
To było trudne miejsce, ale całkiem ładnie poszło. Fuck. Damn it. Taki niby prosty odcineczek tutaj. A taka lipa. Dobra, don't cut. Kurde, to już tutaj, ja myślałem, że tam dalej dopiero. Ach. To już mogliśmy przyciąć według instruktora. Czy raczej... A dobra, niech będzie instruktor. No pilot, no. W ogóle chciałem powiedzieć jeszcze jedną rzecz, że tutaj jeśli chodzi o te starsze rajdówki, to ich nie trzeba koniecznie trzymać na tych wyższych obrotach. One nawet tak... Z niższych obrotów też dają radę, tak jak teraz sobie piąteczką jadę. To są w stanie bardzo dobrze też przyspieszać. Bo po prostu nie ma tutaj takiej turbo dziury jak w przypadku tych nowszych rajdówek. Jest bardziej w porządku pod tym względem. Ale tyle, co się chłop nakręci tutaj. Ja zobaczę, jak się jeszcze będzie jeździło z napędem na 4 koła. Bo jeszcze nie miałem do czynienia tutaj w tej grze, serio. Dobra, to bardzo mocny zakręt. No widzowie tu się patrzą. Oczekują jakichś fajerwerków, driftów i tak dalej. Ja się tu zastanawiam, jak w nich nie wjechać. Okej. Okay. Ale chyba końcówka już, nie? Oh shit. Mogłem nożnego nie dotykać tak wcześnie. To nie by... To jest jedynka? Nawrotka bardziej. Nie? Dwa OS-y wcześniej. Tak był znak do nawrotki, do czegoś takiego. Co tam tak fajnie zadriftowałem. A tutaj jedynka. Same jedynki tutaj są. Dobra, tu mamy square. Jezus, no ja pierdzielę, jak to lata tutaj. Ale po tym OS-ie chyba mamy już wymianę opon, nie? Za dużo gazu.
Ty co mówiłem, że to koniec, zaraz będzie. O ty kurde, spod... Jezu! Co się stało? Przecież wszystko dobrze. Dobra, zobaczmy co powiedzą chłopaki. Hej, nie potrąciłem nikogo, dobrze. Chyba nie potrąciłem, nie wiem. Trochę zniszczyłem oświetlenie sobie z przodu. Co? Ej, co? 3 sekundy lepiej? Niemożliwe, to ja chyba za szybko jeżdżę. O kurde, ale fajne zakończenie odcinka i niezbyt dobre rozpoczęcie, no. Nie jestem zadowolony ze startu dzisiaj. O, cały spocony, kurde. Ja pierniczę, wiecie jak się tu trzeba nakręcić? Cała kierownica mokra. Cała kierownica jest mokra. Bardzo wam dziękuję, że byliście na tym odcinku. Do zobaczenia na następnym. Trzymajcie się. Hejas.